Możemy zaczynać. No dobra. Ale że co, że mówisz, że ci jest dziwnie po tamtej stronie? Tak? Bardzo dziwnie. No co ty? Tak się przywykłeś, tak? Tak się przyzwyczaiłem do twojego prawego boku. Lewego. Tak. No. Ile odcinków sfilmowaliśmy? Prawie z 40, co? Cholera wie. I nawet nie wiem, dlaczego tak dużo. Jak to się tak wydarzyło. Niechcący. No niechcący. Nie no, nabijam się. Ale co, teraz to jesteś bardziej artysta, czy bardziej dziennikarz? Nie, no gdzie tam? No chyba nie chciałbym obrażać chyba dziennikarzy, że jestem dziennikarzem. Chociaż powiem ci, że bardzo dużo ludzi, pomimo tego wstrętnego hejtu, i do tych hejterów mam was wszystkich w dupie i mam w dupie wasz hejt. Ralf ma was wszystkich w dupie. No. Tak bardzo ostro, nieładnie zacząłem, ale... Wiesz co, tak czasami nie wiem, czy opłaca się być dyplomatą do końca. Jakbym chciał być dyplomatą, to bym został może politykiem, ale zapomniałem, bo tak coś ważnego zapytałeś. No, zapytałem się, czy czujesz się muzykiem, czy czujesz się dziennikarzem? Nie, zdecydowanie się czuję muzykiem. To jest taka przygoda, raczej to dziennikarstwo, i ja to bardzo, bardzo lubię. Są osoby, którym się to bardzo podoba. I... Ale zrobiło ci to dobrze, że tak powiem? No zależy w jakim, zależy w którym miejscu, ale zdecydowanie tak. Zdecydowanie jest to super doświadczenie. Całkiem inaczej teraz, jak na przykład ja mam rozmowę z dziennikarzami, to ja widzę znacznie więcej rzeczy. Od razu wiem, co było grane przed, czy się ktoś przygotował, czy ktoś w ogóle wie, o czym mówi, albo nie wie. No, czuję to, a czasami tak myślę... Ale generalnie tobie też jest łatwiej, co? Poruszać się po mediach i tak dalej, czy... To też zależy od dnia. Ja miałem tak przy debiucie i też na pewno jak przyszedłem do ciebie pierwszy raz, to było w ogóle moje wielkie marzenie, zobaczyć tę słynną ścianę z tymi płytami, za którą trochę tęsknię, że nie ma wywiadów na jej tle, ale wiadomo, stół... Można sobie pić kawkę, można sobie rozkładać różne rzeczy. To tak bardziej podchodziłem jak na wojnę trochę. I też tak mówię, że ach, to Todorowicza, to trzeba będzie przyjść jak na wojnę i tak, wiesz, sprzedać się w sekundzie. A czasami masz taki dzień, że albo jesteś, zatniesz się, albo ci nie wychodzi w ogóle mówienie. Masz czarność w głowie. No, różnie jest. O kurka, ale to poruszyłeś taki wątek, do którego ja chętnie wrócę już poza anteną, bo bym się podowiadywał. To jest jedna rzecz. Może to było 3 lata temu, nie? 3. No. Ty wiesz, ile ty żeś przez te 3 lata zrobił? No właśnie, tak mówię, czy to były 3 lata, czy 10. Jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo... Bo to tak, z jednej strony niby to było takie powolne, takie sukcesywne, promocja, schodek po schodku, a z drugiej strony tyle się rzeczy wydarzyło, tyle jakichś rewolucji, perturbacji, też sukcesów, pewnie jakiś też porażki. Dobra, a jakie miałeś porażki? A tak szczerze, bo ja zaraz wymienię sukcesy, które pamiętam. No, wydaje mi się, że miałam taką bardzo... poważną porażkę zdrowotną, czyli... nie mówimy o sztuce, o wiesz, to jest taki... To wiem, że to się przekłada, nie? No bo... To gdzieś tam się przełożyło, że to było dla mnie takie utrudnienie w takim swobodniejszym wykonywaniu przez jakiś czas, nie przez cały czas, w wykonywaniu takiego swobodnego i takiego, wiesz, siedzenia z szampanem, Boże, jak jestem wspaniały, jak jestem cudowny, no udało mi się, no kurczę, ale tak, żeby tak powiedzieć, jakie były porażki. Tak, jest coś, co ci się nie wyszło? Właśnie niestety mi wyszło. No. To jest takie okropne, że tak, no... Bo to, wiesz, zupełnie świeżynka, to jeszcze trzeba ci pogratulować, bo tego jeszcze nie zrobiłem. To jest nagroda imienia Grześka Cichowskiego. O, nie? To już w ogóle jest. To, wiesz... A wiesz, jak dostałem wiadomość? Ja dostałem miesiąc temu wiadomość o tej nagrodzie, tylko nie mogłem o tym powiedzieć. I siedziałem w samolocie i dzwoni do mnie telefon. W samolocie? Tak. A to byłeś na lotnisku. Tak, dobra. W private jecie. Siedziałem w private jecie i dzwoni do mnie telefon i mówią mi o tym. I dla mnie to było tak abstrakcyjne. I ja mówię, dopiero tak naprawdę wczoraj do mnie to doszło. I
jestem no tak wdzięczny i dumny, no jaram się. Dobra, zobacz. Ja nie wiem, o co chodzi. Dostajesz nagrodę imienia Grzegorza Ciechowskiego. Na PPA we Wrocławiu to jeszcze jest ten sam rok. No po prostu tak. Kosisz kurna wszystko. Cztery nagrody w tym Grand Prix. No po prostu wszyscy, wszystkim kopary opadły, wiesz, na brzuchy i tam już zostały chyba na stałe. No to, co zrobiliście z Komą, no to... Ja się cieszę, to jest, że jestem w tym projekcie. To jest jakaś po prostu dla mnie szajba. I powiem ci szczerze, że oczywiście nie pamiętam naszej rozmowy sprzed trzech lat, wtedy, kiedy padł pomysł, żebyś też chwycił za mikrofon, jak gdyby. Kiedy trochę wryłem. Tak, to było fajne. Nie? Ale pamiętam, że wtedy sobie na przykład myślałem o tym, że kurna, z jednej strony to, co robisz, jest tak turbo zajebiste, a z drugiej strony tak się zastanawiałem i to też jest taki pstryk w mój nosek, że mówię, kurwa, ale kto po to sięgnie, nie? Jest to może zbyt trudne, może zbyt ambitne, może zbyt takie elitarne, no na pewno nie egalitarne, tak sobie o tym myślałem, nie? Że tam szkoda, nie? A no ale pewnie tam sobie będzie nagrywał jakieś płytki, tam sprzeda po 300 egzemplarzy, zagra tam 8 koncertów dla 50 osób, będzie fajnie, nie? I tak będzie. I mamo tam... wyśli 500. Tak, cały czas będzie gdzieś tam jechał zapożyczone, będzie trochę głodny, no na pewno nie utyje i będzie sobie tam muzykował i psioczył i narzekał na show biznes. A tu nagle się okazuje, że wiesz, wychodzisz na Woodstocku na scenę i to jest takie pierdolnięcie, że ludziom opadają kopary. Jeżeli ktoś ciebie nie znał, a były takie osoby, no tam trochę takich osób było, to no ja, nie nawet ja nawet stałem. Nie ja trochę. Nawet, nie, no dobra, błagam. To widziałem zdumienie tych osób, że ta rzesza ludzi pod sceną zna słowa i śpiewa z tobą, nie? Jest, ja to również. Wiesz, nagle się okazuje, że już po pierwszej płycie, chwilę później, kiedy jest winyl, jedziesz w trasę, ktoś chce kupić bilety do Palladium, dupa nie ma. Tak, teraz kolejna płyta, która znowu ty jesteś jakiś, recenzuje, nie? Zaraz ty będziesz mówił. Która jest taką woltą, której nie ma. Aha. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Znaczy ja to tak widzę. Okej. Zmieniłeś wszystko, nie zmieniając niczego. Alright, bardzo ciekawe. To jest wolta, której nie ma. I to taki powinien być tytuł. Zmienił wszystko, co, ale nie zmienił niczego. Czy ciebie otacza sztab doradców, którzy ci kurwa podpowiadają, co masz zrobić? Znaczy, jak to jest możliwe w ogóle, nie? No, powiem ci tak, że teraz otaczają mnie ludzie, I to jest to, co my jako debiutanci mamy najcięższe zadanie, no. Żeby znaleźć ludzi, którzy będą nam pomagać, żebyśmy nie byli sami. I doradców nie mam i ludzi, którzy wymyślają mnie na nowo w tak czy w tamtą, nie ma, ale są ludzie, którzy mi bardzo pomagają, którzy są ogromnym wsparciem i którym ufam, którzy też mają tą odwagę stawiać czoła tym nieraz powalonym pomysłom. Przykład na przykład rakieta. Teraz jest scenografia taka na trasę, że Chris, który jest moim menadżerem, on się zawsze łapie, wiesz, tak pół żartem, pół serio za głowę. Ale cieszę się, że nie jestem z tym sam. I też uczę się takiej jednej bardzo ważnej rzeczy. Wydawało mi się, że może kiedyś to był bardziej control freakizm, że ja chcę tu robić to. Ale może to nie jest do końca. Ja tak lubię robić te przeróżne rzeczy, czy właśnie reżyserować teledyski i tu wymyślać, i najlepiej zrobić sam kostiumy, i najlepiej to, tamto, siamto. Nie po prostu, że ja boję się, żeby ktoś mi to źle zrobił, bo znam mnóstwo świetnych ludzi, tylko ja tak lubię to robić, że... Ale... Żebyś tu w nerwice nie wpadł. No właśnie. I to jest koniec. No. Aha, bo wiesz, potrzeba kontrolowania wszystkiego jest średnią potrzebą, moim zdaniem. To nie jest za fajne. No, nie? To nie jest fajne i to na pewno nie jest, w dłuższej perspektywie nie jest zdrowe. Słuchaj, a kiedy ty na przykład siadałeś do pierwszych, czy powstawały pierwsze piosenki na płytę Morze, no i potem kolejne i tak dalej, aż do dzisiaj. Czy ty, był taki moment, w którym zacząłeś się zastanawiać, dla kogo ty piszesz?
dla kogo ty tworzysz, kto cię słucha, kto cię będzie słuchał? Ja myślę, że raczej większość debiutantów ma coś takiego, że jak zaczyna pisać piosenki, to robi to wyłącznie dla siebie. Aha. To nawet nie chodzi, żeby karmić swoje ego, ale ma taką potrzebę. I później, no w moim przypadku było tak, że jak zauważyłem, że ludzie tego słuchają, że bardzo ich poruszają te utwory, to zauważa się coś takiego, że jest też coś więcej, że pomimo tego, że ja mam taką potrzebę, piszę, zapisuję swoje chwile, rozliczam się też czymś, pisząc piosenki, również mam taką możliwość łączenia się ze słuchaczami, bo wbrew pozorom te historie, o których ja opowiadam, i one są ogromnie osobiste, mi się wydaje, że przy wypadku tego albumu ja też już przesadziłem z tym takim no, wiwisekcją taką trochę. No, okropną, ale z drugiej strony jest też coś takiego, że my w wielu sprawach jesteśmy bardzo podobni, bardzo podobne historie nas łączą i wtedy ma to taką wartość takiego połączenia. Okej. Okay. A propos, bo sam poruszyłeś ten wątek, to na chwilę przeskoczę, bo my chyba parę razy z różnymi artystami też o tym rozmawialiśmy. Gdzie jest taka granica, gdzie kończy się Ralf Kamiński na przykład w twoim przypadku, aha, a gdzie zaczyna się Rafał? Wiesz, bo ty w paru miejscach na tej płycie, to nawet nie wiem, jeśli nie przekraczasz tej pewnej takiej granicy prywatności, to na pewno się do niej zbliżasz. I jest to taki pewien, z jednej strony bardzo odważny akt ekshibicjonizmu takiego mentalnego, z drugiej strony, kurde, i teraz tego nie potrafi, to jest chyba też pytanie do ciebie, czy to nie jest jakieś ryzyko? Też się nad tym zastanawiałem i nadal się nad tym zastanawiam, bo ja też... Bo to wcale nie jest dla mnie takie obojętne. To nie jest tak, że ach, to sobie tak napiszę i sobie tak to wydam i nic mnie to nie obchodzi. I gdzieś ta granica bardzo się zaciera. Ja też staram się poprzez swój pseudonim, wizerunek, całą tą kreację zewnętrzną chronić jakoś tego Rafała wewnętrznego. Aha. I... Ja powiem ci tak szczerze, tak na co dzień, jak są takie normalne dni, to ja nie myślę o tym, że nie wiem, jestem tym Ralfem Kamińskim, tylko jeżdżę autobusem. Na przykład tak mnie też rozbawiło to, przyjaciel do mnie napisał tak po 22, jak podpisywałem płyty w Empiku, nadal podpisujesz, czy jesteś w domu? Ja mówię, że już podpisałem i zdążyłem być w Biedronce na zakupach i to jest takie... Gdzieś tam jest takie rozdzielenie, ale czasami nie do końca właśnie się to dzieli, bo ja jeszcze myślę, nie do końca sobie poukładałem to, że tak bardzo się, można powiedzieć, tak no, rozebrałem na tym albumie. Wiadomo, że ja mam jeszcze w sobie jakieś pokłady, czegoś tajemniczego, nie wszystkim chcę się dzielić, nie o wszystkim chcę mówić, ale ja też zdziwiłem się, jak bardzo ten nowy album jest osobisty. Mhm. Ja tego nie do końca planowałem i nie miało być tak. Wiesz co, ja się spodziewałem, jak na przykład, no, na ile cię znam i na ile cię widuję w takich też sytuacjach scenicznych, to muszę się przyznać, że nawet jak gdzieś zaczynałeś grać kosmiczne energie, które zapowiadały młodość, album Młodość, to mi się wydawało, że ty jesteś takim typem, który tak lubi, wiesz, pięścią w nos trochę słuchaczowi czy generalnie odbiorcy, nawet przypadkowemu, że jeżeli coś się w twoim otoczeniu, bliższym, dalszym, a im dalszym, tym lepiej cię irytuje, wkurwia, to ty po prostu, to zaraz gdzieś to będzie między wierszami. Tak dosadnie, tak trochę punkowo wręcz, nie? Czyli będziesz komentował otaczający nas świat tak na bieżąco.
A ty proponujesz takie teksty, które będziesz mógł śpiewać za 15 lat i one dalej będą aktualne. Bo ty proponujesz poezję, taką, takie zwrócenie się do środka. W momencie, kiedy świat szaleje dookoła, to ty sobie znajdujesz harmonię w środeczku i masz wywalone na świat. Trochę. No, w przypadku tego albumu na pewno tak jest i gdzieś tam... Ojej. Myślę, że ciężko mi jeszcze w sobie znaleźć takiego... takiego kogoś, kto będzie takim rebelem, punkowcem i kogoś, kto tak będzie chciał dowalać wszystkim, chociaż też mnie gdzieś to kusi takie, bo każdy ma coś w sobie takiego, a chciałbym tak, nie wiem, wkurzyć wszystkich. I tak było też z moim wizerunkiem nowym, że ach, ja na pewno wiem, że to się, że się to nie wszystkim spodoba, że będzie i mówię, tak, chcę to zrobić, patrzcie, pokażę wam tą zewnętrzną stronę, że ja sobie mogę wyglądać jak chcę, mogę sobie ubrać to, co chcę, mogę sobie pomalować paznokcie, pomalować sobie oczy, ale pomimo tego wszystkiego mój album, moje piosenki, moje teksty, moje historie są takie. I ja mogę być taki na zewnątrz, jaki chcę, ale to wcale nie odbiera mi tego, o czym ja piszę. Nie wiem, czy wypowiedziałem się... Trochę tak. Znaczy, wydaje mi się, że mówisz o tym... Składnie, ale jakoś tak, no. Znaczy, ja to chyba kumam, bo myślę, że tutaj przewrotnie kluczem jest taka figura punkowca. Mhm. Bardzo przewrotnie, bo to wcale nie musi być koleś, który, wiesz, przetrawił całe życie na staniu w bramie, jeżdżeniu na koncerty, wiesz, picie tanich win i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? To może być człowiek, który, wiesz, zrobi sobie makijaż, pomaluje paznokcie i będzie uprawiał poezję w swoich tekstach. I to też jest punk dla mnie. Znaczy, ja mam coś takiego, że wydaje mi się, że jakaś część twórców, na przykład ja też jestem świadom tego, że ja mogę niektórych bardzo wkurwiać i irytować. No, na pewno. I super, i o to mi właśnie chodzi. Bo ja mam też takie podejście, że ja nie chcę się wszystkim podobać. Ja nie jestem też dla każdego, nie każdy może mnie lubić, nie każdy... Gdybym chciał się wszystkim podobać, to... Pewnie nikomu byś się nie podobał. Możliwe, ale może prędzej bym szukał gdzieś, żeby założyć sobie, nie wiem, po prostu garnitur, smoking, albo na przykład robić disco polo i podobałbym się znacznie większej części ludzi. I latał helikopterem na trzy Sylwestry bym obstawił. Ale jakby ja też robię to świadomie. Robię to po prostu, żeby też w sobie coś znajdywać, jakieś takie niewygodne pokłady, bo każdy w nas ma różne dziwne strony. I dla mnie okazją szukania nowych rzeczy, też gdzieś tam chodzenie po jakichś innych stronach, jakieś próbowanie czegoś nowego, to jest właśnie pretekst wydania albumu. I jest nowy album i ja mogę gdzieś próbować zaglądać tutaj, próbować czegoś innego, spróbować zrobić to tak, a być takim może. I myślę, że jak przyjdzie czas na kolejny album, to gdzieś indziej będę chciał powędrować, ale nie wiem tak naprawdę, gdzie mnie to wszystko poprowadzi, bo to też nie może być tak, że no to ja teraz będę wędrował tam i koniec. I sorry, nie mogę trochę z tego odejść, bo tak sobie przyjąłem. Mhm. Tylko jest jakieś takie marzenie, wyobrażenie, że o, no tak, chcę pójść w tą stronę, ale czasami coś może mnie ściągnąć do czegoś, co już było, albo jeszcze czegoś innego. Wiesz co, ja bym jeszcze na sekundę wrócił do tego, co powiedziałeś przed chwileczką, że ty się nie musisz wszystkim podobać. Mm-hmm. Okej, nie musisz się wszystkim podobać, ale na pewno jest pewna grupa osób, z których zdaniem na pewno się liczysz albo musisz liczyć. I mam tu na myśli najbliższych, nie tylko rodzinę, taki trochę szerszy krąg tych bliższych osób.
I jeżeli wyobrażam sobie, że jeżeli ja bym był Ralfem Kamińskim i w bardzo poetycki, ale jednak brutalny i szczery sposób, z akcentem na słowo brutalny, opisuje mój świat, wyśpiewuje mój świat, to produkuje też taką bombę, którą zrzucam na dom trochę. I to mi się wydaje czymś istotniejszym niż to, że ty się możesz komuś nie podobać. I to mnie prowokuje do zastanowienia się albo do zadania tobie pytania, żebyś ty się nad tym zastanowił, nad pewnym mechanizmem takim zwrotnym, bo twój impact, twój wpływ na twoją sztukę jest bardzo łatwy do określenia. To jest po prostu 100%. Piszesz, produkujesz, aranżujesz, nagrywasz, potrzebujesz tam potem jeszcze, pozdrawiamy Cieślaka naszego kochanego i tak dalej. Ale z drugiej strony to, co powstaje, czyli, czyli album, czyli to, co na nim się znajduje i wszystko, co on powoduje, musi mieć przełożenie zwrotne też na ciebie. Czyli coś, co, przepraszam za słowo, urodziłeś, coś, co stworzyłeś, coś, co wykreowałeś i wypuszczasz na rynek, co się właśnie stało, za chwilę wróci do ciebie i będzie na ciebie wpływać. Dostrzegasz taki mechanizm? Nie, no jasne, że dostrzegam. Ja też jak napisałem demo, nagrałem też demo i wysłałem do 7 osób takich, którzy się nie cyndolą, można powiedzieć, i mówią szczerze, o co chodzi. Była też taka część, która wyraziła obawę, ale nie przez to, że to jest coś złego, tylko że to jest tak osobiste i czy ja na pewno tego chcę. Taka obawa o mnie, że przygotuję się do tego, że przymierzam się do tego, żeby wylecieć z czymś tak, tak bardzo, bardzo, bardzo osobistym. Wydawało się, że mój debiut jest bardzo osobisty, a tu już... No, to jest dalej trochę. To jest, kurczę, no... Dobra. Ja już nie wiem, czy będę chciał kiedyś... czas chyba niedługo zacząć śpiewać o... Majteczkach w kropeczkach. Majteczkach w kropeczkach i... W skarpetkach w kotwicach. I innych efektach specjalnych, naprawdę. To była taka obawa. Ale z drugiej strony było to, że wybudzi to ogromne emocje. Że budzi to silne, silne emocje i nie jest to obojętne. I faktycznie tak było wśród tych najbliższych osób? Tak. Tak, i ja na przykład dostałem, dla mnie to był też znaczy, taki... Znaczy nie wchodzę w zbyt osobistą sferę? Tak, ale dla mnie takim bardzo gdzieś taką... takim sygnałem, że może to być dobry album, że on może być, że może się udać. Po nagraniu demo z samym fortepianem i z tam z chórkami dostałem taki właśnie feedback, że to już brzmi bardzo dobrze, że to już takie demo jest, mogłoby już polecieć. Więc to gdzieś tak było, że no tak, to tylko, żeby zrobić coś takiego, żeby tylko tego nie zniszczyć. Ale wiedziałem i też wiem, wydając ten album, że, no, że siłą jednak tego jest ta sfera tego bardzo, tego czegoś osobistego, intymnego, no i też obnażającego się. No tak, no ale to w takiej sytuacji też jakby z automatu, trochę mimochodem też odrzucasz takie zjawisko i co znowu jest paradoks pewnie, kreowania siebie. No bo żyjemy sobie w erze Facebooka, Instagrama i w ogóle social mediów i jak gdyby sami siebie w nich kreujemy. Pokazujemy się takimi, jakimi chcemy być widzianymi przez innych, widziani przez innych i tak dalej. A ty nagle przestajesz po prostu kreować i mówię o warstwie tekstowej i jedziesz prosto z mostu. Natomiast w tej warstwie wizualnej, że się tak, tak wyrażę, mamy do czynienia z zupełnie odwrotnym zjawiskiem. Jest z totalną kreacją. Także, nie wiem, można się zacząć zastanawiać, czy jeżeli
ktoś do tobą będzie wołał te David Bowie, to cię będzie obrażał, czy wręcz przeciwnie? Och, jak lepiej David Bowie niż Zenek Martyniuk, ale no chociaż... Nie, żartuję, ale no oczywiście, że wiem, o czym mówisz i jeżeli ktoś za tobą woła David Bowie, czy ktokolwiek tego pokroju, to tylko się cieszyć i być ciekawe, tego dumnym. Co powiesz za 5 lat. Ale też wydaje mi się, że wizerunek, kreacja, ta zewnętrzna strona przy tak osobistym i... To jest pancerz? To jest pancerz, to jest wręcz konieczność, to jest taka zbroja, którą ja muszę założyć i podając to na koncerty, na trasę też, którą przygotowujemy, jesteśmy w trakcie, też to będzie takie zaproszenie do trochę nierzeczywistego świata. Ja uważam, że to jest piękne i wspaniałe, jak twórca, artysta, piosenkarz jest obdarty też z tego całego anturażu dookoła tych wybuchów ścian LED-owych i zapadni. Jest taki totalnie no, estetyczny, ale wydaje mi się, że w przypadku tego albumu i na tym etapie mojego życia ja nie jestem jeszcze na to gotów, chociaż mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że tak stanę, wiesz, w takim szarym swetrze, jedno światło żarowe i po prostu tak zaśpiewam to wszystko. Ale na to nie jestem gotów, szczególnie przy tym materiale. Na przykład myśmy na letnich festiwalach, gdzie tak była zajawka tego albumu, graliśmy, tak można powiedzieć, połowę tego nowego albumu, ale są takie piosenki, których my nie byliśmy w stanie grać na letnich festiwalach. I tak się zastanawiam, jak to będzie z niektórymi utworami właśnie na tych letnich festiwalach. Poczekaj, zaraz ten. Bo to bym ci przerwał i zadałbym ci jedno chyba z najtrudniejszych pytań, jakie ci można zadać przy okazji, no nie tylko tej płyty. Tej poprzedniej też. Co ty grasz? Jak się nazywa ten gatunek muzyczny? No ja chciałem... Możesz się pomylić o 20 kilometrów. Ja chciałem, żeby to był pop. Naprawdę chciałem, żeby to był pop. Nie no, to jest muzyka alternatywna. No, bo to jest jakby... Ja nie wiem, co to jest. No, czy wiesz, to jest takie pytanie, które można zadać każdemu artyście, ale... Ale wiesz, jak mnie to denerwuje, jak teraz wszyscy wszystko nazywają. A co ty grasz, nie? Nawet nie o to chodzi, to tam wiadomiks, ale mnie denerwuje to, jak wszyscy mówią, że grają alternatywny pop. I to ja zaczynam tego nienawidzić. Jakby mówię, gdzie są jakieś gatunki muzyczne? Gdzie jest coś? Ale już tak nazwę to alternatywną muzyką, bo to... A może to jest alternatywna alternatywa? Myślę, że bardziej tak, że to jest alternatywna alternatywa alternatywy. Tak, ale no... A jak na to reagują rozgłośnie radiowe? Powiem ci, że kurde, sam jestem zdziwiony. 11 miejsce na liście przebojów Trójki. No. Singiel Kosmiczne Energie. Pierwsze miejsce na Muzeum FM leci cały czas. Ja nie wiem, o co chodzi. No, piosenka, która ma prawie ponad 5 minut. Kurde, mam problem z pisaniem piosenek 3.30. Straszny problem. Mi się wydawało, że napiszę piosenkę 2 minuty, to wyszło 3.30. Bardzo chciałem zrobić 2 minuty. Bardzo pozytywnie. Ja nawet idę na wywiad do Eski. Ja idę do Eski na wywiad. Idę też do Antyradia. No może gdzieś tam nie do końca mój album. I ja rocka nie gram, ale tam wiesz, rozmowa o Freddie Mercury. Na przykład do kogo w Antyradiu idziesz? Czy wiesz, z kim się spotykasz? A nie zdradzę. Dobra. Ja mam pewne typy, ale... Okay. No to dobrze. Ale no mówię ci, że przy pierwszym albumie to nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Nikt w ogóle ja nie... Ty chciałeś, tak, ale ja nie przyszedłem tutaj od razu. Zanim ktoś w ogóle dał tą szansę, żeby wiedzieć, o co chodzi, ale to nie było takie z dnia na dzień. To nie było takie... A, bo ty teraz się robisz taki kurna hot, wiesz. Każdy no właśnie się teraz mówię, ja właśnie mówię tak, że ja o takim promo, jakim ja mam teraz, marzyłem. To był szczyt marzeń przy pierwszym albumie. Ja pamiętam, że w ogóle jak wyszedł pierwszy singiel, podobno, to nie wiem, może jakiś portal, który ma... w cudzysłowie dwóch obserwujących napisał o tym i nikt. I ja mówię, aha, czyli to jest... A ty nie masz wrażenia, że całą promocję sobie zrobiłeś przez te 3 lata teraz?
tak no, naprawdę? Wiesz, tak trzeba. Tak trzeba, że niestety tak się okazało, tak się obudziłem, że ojej, to jednak jest, to nie jest tak, że wydajesz album, czy wydajesz singla i tak budzisz się następny dzień i mówisz, wow, wszyscy chcą mnie, nie mogę przejść po ulicy, tylko to jest taka okropna, ciężka praca, takimi krokami, mówi się baby steps, no niestety tak jest, że trzeba na to pracować i to się nie kończy. Ja dopiero mam, dzisiaj jest, my nagrywamy to w piątek, dzisiaj jest premiera mojego albumu i przede mną jest bardzo intensywna, długotrwała promocja tego albumu. I trasa. I ona będzie zupełnie inna niż te letnie festiwale, do których obiecałem ci wrócić. No, będzie inna. No, niestety będzie inna, ale oczywiście będzie jeszcze bardziej szalona scenografia. Będzie też rakieta, bo ja ją uwielbiam. No, okay. Ale to nawet nie jest rakieta, to jest statek kosmiczny albo prom kosmiczny. Prom bardziej, nie wiem, jak to się. No. My sobie tak nazywamy to potocznie rakietą, ale tak, będzie coś innego. Kurczę, zobacz, co się dzieje na rynku, że i ty się chyba trochę w to wpisujesz, trochę nieświadomie. Mhm. Ja nie mówię, że to jest złe, nie wartościuję tego, a chyba nawet fajne. Jak zmieniają się koncerty, zaciera się, teraz oczywiście przesadzę na potrzeby tej rozmowy, zaciera się różnica między teatrem a koncertem, nie? Po prostu wszystko, tak jak w teatrze, muzyka wychodzi też często na wierzch, tak te elementy teatralne pojawiają się na koncertach i wszystko, i to staje się widowiskiem. Wpada w jeden nurt, sorry mikrofonie, w jeden, no co dostał w łeb, to wpada w jeden nurt widowiska, nie? I być może, jeżeli płyty przestają się sprzedawać tak, jak się sprzedają, ludzie konsumują muzykę zupełnie inaczej, mhm. zmieniają się nawyki, to może ma to też taki impact, że zmieniają się koncerty. Ludzie oczekują, przepraszam za słowo, rozrywki totalnej. Coś, co, wiesz, tak. No, jak gdyby przeoraja no, na każdym poziomie, tak? Da satysfakcję z obcowania z czymś, co jest fajne, ze sztuką, z czymś, co jest piękne, poruszy cię, wkurwi, zdenerwuje, pozwoli na coś popatrzeć, to zostanie jeszcze oprawione w barwę, w kolor, w dym, w światło, w kostiumy. Ci ludzie na scenach, na scenie to są nie tylko muzycy, nie tylko wykonawcy, to jest troszeczkę więcej, tam pojawia się trochę aktorstwa. Tak, no tak to jest. Nas czeka? Ja mam nadzieję. Wszyscy będą występowali jak Rammstein? Może nie wszyscy, ale ja też zauważam taką tendencję u nas na rynku polskim, że idzie się w coraz odważniej, coś dziwnego, szuka się różnych rzeczy, które będą też intrygowały widza i widz powoli zaczyna i słuchacz oczekiwać, że to nie będzie tylko takie zwyczajne odegranie materiału, że warto coś zrobić. Ja w moim przypadku spełniam takie swoje dziecięce marzenie, ja się w to wszystko bawiłem, lubiłem sobie takie rzeczy wymyślać i odtwarzać, ja teraz to mogę robić na serio. I w przypadku swojego projektu mogę też realizować takie, nie wiem, swoje kreatywne potrzeby i zamieszczać to na scenie. Ale jedna rzecz mi w tym wszystkim nie pasuje, a to pewnie z uwagi na PESEL pewnie, bo to wszystko, co robisz dookoła, jakkolwiek jest atrakcyjne i na swój sposób wyjątkowe, to ja cały czas mam świadomość i trzymam się tego mocno, że rozmawiamy o muzyce. Tak. I muszę ci powiedzieć, że wciąż, i to też taka trochę czerwoną lampkę chciałbym z sympatią zaświecić, że mimo wszystko największe emocje, na przykład ta płyta, a znam ją na razie króciutko, budzi we mnie wtedy, kiedy po prostu położę się na kanapie, zamknę oczy, nakryję się kocem i żadne inne bodźce poza dźwiękiem mnie nie rozpraszają. Nie oglądam teledysku, nie oglądam cię na scenie, nie oglądam cię nigdzie. Nie oglądam, nie widzę ciebie, tylko słyszę muzykę. Bo jednak
z tej muzyki wyszedłeś? Czy być może ta cała oprawa, taka, nie chcę powiedzieć Rammsteinowa, no bo jeszcze tej pirotechniki tyle nie ma, nie wiem, czy już masz scenariusz koncertu i wiesz, że tam w 17 sekundzie musisz stanąć na niebieskim krzyżyku, bo jak nie, to ci pirotechnika tam rozerwie moszne. No bo z reguły jest na dole, nie? Sorry, wyobraziłem sobie to. Wiesz, to robi się, gubi się spontaniczność i gubi się to jeżeli jest to tak wyreżyserowane, nie? I budzi się ten taki pierwotny, taką pierwotną emocję związaną tylko i wyłącznie z muzyką. Ja absolutnie wiem, o czym ty mówisz, no. I totalnie się z tobą zgadzam, bo też nie chciałbym, żebym został źle zrozumiany. Przede wszystkim jest muzyka. Tutaj muzyka gra pierwszy plan i też my bardzo świadomie budujemy to coś, mamy jakieś tam elemenciki, które wkradamy, gdzieś tam są niby ustalone wcześniej, ale też my idziemy w taką stronę, na przykład my nie dymimy, na przyszłej tasie będzie tylko białe światło. Fotografowie będą zachwyceni. Na pewno. No. I cudownie. I tam się dużo jakby na scenie historycznie nic się nie dzieje, a dzieje się wszystko. I ja nie potrafiłbym nie być niespontaniczny na scenie. No. Ja jestem wariatem. Po prostu ja odwalam czasami takie akcje i to jest super. Ale to mają być elementy, które pomogą gdzieś wprowadzić tego widza w historię. Też no, musi się to oglądać, bo to też jest koncert, ale muzyka to jest coś na pierwszym planie oraz i oczywiście, że najlepiej to jest sobie tą płytę odpalić pod kocem w domu z ciepłą herbatą. O. To jest taka muzyka. Ale też my i ja muszę pamiętać o tym, że koncert rządzi się też swoimi prawami. A zdarzać się artystycznie zostać niezrozumianym? Nie. Lucky you. Osoby, które sięgają po moją twórczość i nie wiem, poświęcą czas na przesłuchanie chociaż raz albumu, myślę, że zaczynają chociaż w takim małym stopniu czaić bazę i wiedzieć, o czym ja mówię. Ktoś, kto miałby mnie nie zrozumieć, albo nawet nie chcieć mnie zrozumieć, to ktoś to wyłączy. Okej. Okay. To wiesz co, to ja ci jeszcze na koniec powiem tylko tyle, że będę miał do ciebie gigantyczną pretensję za kilka lat, nie wiem, powiedzmy za 8-10, jeżeli nie zaczniesz w tym czasie myśleć o nie tylko o Polsce, ale troszeczkę szerzej i jeżeli nie przeskoczysz chociaż o dwie długości, nie wiem, Asafa Avidana, jeżeli nie, to się nie stanie, no to zostaniesz tylko Rafałem. No to... Próbuję cię zmobilizować, to możesz chłopaku. Mi tego życzyć, ja myślę... Ja po prostu robię swoje. O, wiem. Będę chciał zobaczyć. To może być Palladium, tak? Aha. Żeby na przykład Asaf zagrał support przed tobą. O. I na reszcie trasy europejskiej też. Dobrze, to tak będzie. To jesteśmy umówieni. To dzwonię do Asafa. To jest, jeszcze poczekaj, ja muszę jeszcze pokazać okładkę. Ja muszę pokazać okładkę, jak się świeci. Bo, proszę zobaczyć. To jest album Młodość. On się tak świeci. W środku jest przede wszystkim muzyka, ale również są... O, można sobie nalepki przykleić. Tutaj jest plakat. Artur sobie powiesił 3 nad łóżkiem. A nie masz większych? Plakatów? No. No, nie mam. No to ciężko lotką trafić, wiesz, z paru metrów. No, no słuchaj, dla ciebie zrobimy ten większy. Dobra, dziękuję. Bardzo dziękuję. Kończmy ten, tak, bo kończmy. Ty musisz do Asafa dzwonić. Ty musisz do Asafa dzwonić. Bardzo dziękuję. Nie, serio, gratuluję. Thank you very nie much. Nie nagrywasz już, nie?